A zatem dzień dobry. Dziś Telewizja Polska zagościła nie w swoim studiu, tylko w specjalnie wyposażonym studiu ekologicznym u eksperta ekologii pana Misiaka. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Czy mogę się czuć jak gość? Witam razem państwa. Z naszymi telewidzami. Tak, no wszystko jest przygotowane po to, żeby pokazać państwu, co należy, a czego nie należy w mieszkaniu, które ma być zdrowe, higieniczne i przyjemne. A więc zacznijmy od pana. Ode mnie. Pan jest zdrowy. Pan, tu mam wieszadełko. I teraz przy jego pomocy można masę rzeczy sprawdzić. Na przykład tu proszę zwrócić uwagę. Sprawdzam, czy pojemnik jest pełny, czy pusty. I jaki jest? No słyszy pan, pusty. No tak. Mogę panu też, ale to nie w tej chwili. Natomiast tu, te widełki, to jest różdżka. Co to jest? Przy pomocy tego urządzenia jesteśmy w stanie, o ile jesteśmy wyposażeni w odpowiednie zdolności, wykrywać na przykład płyny. Mogę pana sprawdzić? Ja nie piję. Zobaczymy. O! Poszła? To znaczy, że co? Woda w brzuchu. A to przepraszam, to ja wrócę za chwilę. W ten sposób wykrywamy każdy płyn podskórny czy naskórny właśnie przy pomocy tego prostego... Już jestem. Sprawdzamy ponownie. No, świetnie, nie ma. Chociaż... O! Co? Mokra nogawka. Dlaczego pan mnie tu przyprowadził? Bardzo dobre pytanie. Otóż chciałem panu pokazać miejsce. Ale to znam, bo tu byłem przed chwilą. No ale nie o tym chciałem mówić. Na marginesie trzeba było klapkę zamknąć. Przepraszam bardzo. Chciałem mówić o zdrowiu. Piłeczka. Prawda? Niezbyt lekka i wypada z rąk, bo pan jest dość słaby. Być może jest pan słaby z powodu roślin. Czy pan jest w stanie rozróżnić, która z tych roślin sprzyja człowiekowi, a która nie? Nie, no bo to nie są moje rośliny. Proszę pana, każde. To jest roślina śmiertelna. Nie wolno tego w domu stawiać, bo z pana wyciągnie soki, siłę, wie pan, i całą resztę. Ta bardzo dobra. Niech pan patrzy, jak ładnie nam kura tutaj na tych roślinach rośnie. I te są w porządku. Także trzeba bardzo ostrożnie dobierać roślinność do domu, szczególnie jak się jest słabszym, tak jak pan, piłeczka dowodem, bo pan po tygodniu może być wykończony i pan nie wstanie z łóżka, jak ktoś zadzwoni. Będę zabity. Wie pan, zabity to nie tak prędko, ale bardzo, bardzo chory. Co robimy, żeby nie być chorym? Po pierwsze, pozbywamy się roślin, które nas zabijają. Po drugie, świeże powietrze. Niech pan sobie tutaj podejdzie. Tutaj nie jest świeże. Bo... Tu okno. Nabrać. O. I teraz przechodzimy do sprawy wody, prawda? Mówiłem, że to wykrywa. W tej chwili tu wody nie ma. Nie ma. Ale woda, nawet ta, która tu jest, to jest świństwo. To jest trucizna. Bo ściek pan ma podłączony. Nie, pan też ma taki ściek. Nie ma filtrów, proszę pana, wszystko się międli, a jak jest, to z jakimś chlorem, czy inną, wie pan. I dlatego trzeba sobie radzić. Prawda? Odkręcił pan. Tak, zaraz poleci. Ja korzystam albo z filtru naturalnego. Nie leci. Poleci. Nie leci dalej. O, jak leci. To nie leci? I przez kurę, wie pan? Można wodę. No ale to będzie mokra kura. Ha, i stąd to popularne powiedzenie. Z tym, że kura jest jednorazowa, należy korzystać z filtrów węglowych. Teraz ma pan u dołu bardzo dobrą, czyściutką wodę, która się nadaje bezpośrednio do picia. Aha. I to bym proponował każdemu, tym bardziej, że teraz o węgiel trochę łatwiej niż o kurę. No tak. Czyli w związku z tym, proszę państwa, zobaczmy nasz kolejny materiał. A to co? No jak to co? MZ-ka. Motor. Motor. No ale to motor w domu. Widzi pan, ludzie mają różne warunki mieszkaniowe, ja też nie mam najlepszych. I motor w domu, bo w garażu mam węgiel. Na filtry. Tak. Więc motor w domu, zresztą to wygodne, bo teraz pogoda nie najlepsza.
To mi się nie zmrozi. Na ulicy nie jest potrzebny. A jak chcę wyjechać, to mam wszystko zagrzane. I proszę pana, zaraz panu pokażę, jak ładnie pali w mieszkaniu. Zaraz, jak powiedziałem panu, pokażę. Bo nie zapalił. I znowu nie zapalił. Może nie ja zagrzane. Zaraz panu pokażę, jak ładnie zapali. To zawsze pali. Może pan nie umie. Ja, proszę pana, się urodziłem na motorze. Pięknie. I co? No i działa. A w tym mieszkaniu ma działać? No a gdzie go trzymam w mieszkaniu? Pięknie chodzi. To smrodził pan. Widzi pan, ja mogę smrodzić, bo ja jestem przygotowany fachowo. Mam czujniki. I co z tymi czujnikami? No jak to co? No tylko sprawdzam, czy jest nie za dużo. Czego za dużo? Smrodu. Aha. O teraz jest za dużo. Jak widzę, że jest za dużo, jest sygnał dźwiękowy. Dla kogo ten sygnał dźwiękowy? Dla mnie. Poznaję po tym, że jest za duże stężenie i że przyszła pora. O, na to. Proszę nałożyć. No tak. Już ledwo żyje. I teraz może pan spokojnie wyjść na dwór. Dlatego, proszę państwa, powtarzam, jeżeli chcemy być zdrowi, to musimy być przygotowani nie tylko psychicznie, ale również naukowo. Proszę o następny materiał. A tu, widzę, jesteśmy w sypialni. No, to nie zawsze była sypialnia. Z tego, co wiem o ekologii, to w sypialni bardzo jest ważne, jak stoi łóżko. Nie tylko jak stoi, proszę pana, ale gdzie w ogóle stoi. Pan wie, co tu było niedawno jeszcze? No co tu było? Pusty pokój. Balkon. Jaki balkon? Normalnie balkon. Trzeba w mieszkaniu wynaleźć miejsce, pod którym nie ma cieków, żył i innych dziadostw, bo wtedy człowiek jest wykończony już po pierwszej nocy. To pan śpi na balkonie teraz? Teraz? Tu jest łóżko. Można wieszadełkiem, ale jak ktoś nie ma wprawy i mu źle wskaże, to się jeszcze może wykończyć, tak. Prawda? Czyli pomagamy sobie przy pomocy naszych przyjaciół zwierząt. W jaki sposób? Otóż na przykład są zwierzęta, które lubią spać tam, gdzie jest ciek. Czyli człowiek tam spać nie może. Doszło do pana ta zależność? Nie. To niech pan uważa. Co tu jest? Nie wiem. To jest, proszę pana, szkielet kota. Zdech. Czyli to jest miejsce dla człowieka. Gdyby wyżył, to ja bym tu się w życiu nie położył. A teraz pan z nim śpi tu? No nie, brzydzę się, śpię w łazience. Aha. Ale to jest miejsce najlepsze, żeby spać. No, dziękuję bardzo. A więc, proszę państwa, trzeba spać tam, gdzie zwierzę nie może spać. I proszę o następny materiał. No cóż, obiecał pan, że teraz pokaże pan nam, czyli telewizom i mnie, jak przygotowywać potrawy, prawda? No w ogóle posiłki. Posiłki. Ja słowa dotrzymuję i dlatego zaprosiłem pana tu, do miejsca, sanktuarium każdego smakosza. No tak, ale tu widzę wszystko po prostu nowoczesne, kuchenka gazowa, normalnie. Taką samą mam w domu. Nie, panie redaktorze. To jest tylko stan, który pan może zastać, wchodząc do nowego bądź swojego, ale niezdrowego mieszkania. I teraz na pana i państwa oczach pokażę, co trzeba zrobić, żeby uniknąć zagrożenia. A właśnie, co? Gaz jest śmiertelnym niebezpieczeństwem. Gaz może, ulatniając się, pana zabić w czasie snu i nawet panu kot nie pomoże. No tak, bo kot się też zadusi. No widział pan szkielet. I proszę pana... A to od cieku, pan mówił. No ale od gazu by tak samo wyglądał. Każde jedzenie przygotowane na gazie jest bardzo niebezpieczne. Bo może śmierdzieć. Bakterie, składniki, wysoka temperatura, gaz jest fałszywy.
Należy zrobić tak. Z kuchenki usuwamy górę, bo jest nam po prostu niepotrzebna. Strasznie uderzył mnie. Bo jestem troszeczkę zdenerwowany. Wyrzucamy palniki, bo nie będziemy z nich korzystać. Jak to nie będziemy? Zaraz pan zobaczy. No powiedzmy, że wyrzucamy, bo... Że wyrzucamy, prawda? To trzeba odkręcić. Nie będę teraz tego robił, bo chcemy tylko demonstrację. I teraz, ma pan zapalniczkę? Mam. A nie dobrze, czyli pan pali, tak? Nie, tylko zapalniczkę noszę. Chyba, że tak. Świeczka? Tak. Żeby pan widział. Nie, bo świeczka nie jest szkodliwa. I teraz tu, gdzie normalnie pan trzyma świnię pieczoną, która jest bardzo szkodliwa, pan ma węgiel. Ten węgiel z piwnicy idzie tu, a z potem... garażu w moim przypadku. Tak, a potem tu. I teraz niech pan patrzy. Bez strachu, że gaz, że wybucha, bierze pan spokojnie. Pod kuchenką pan rozpala i tego tu już oczywiście nie ma. Ja może nie teraz, bo to trochę jest czasochłonne, ale zapraszam pana, powiedzmy, w przyszłym tygodniu na bardzo smaczny rosół z otrębów granulowanych z jabłkami. To tydzień się będzie gotowało? Nie, tylko widzi pan, jeszcze nie mam tego doczepionego do tego i za chwileczkę chyba... No tak, bo to będzie rura. Na razie będę musiał włączyć sygnał, bo jednak... Ale tak trzeba robić. A więc dziękuję panu.